Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dzisiaj przygotowałem referat zatytułowany Ormiańskie motywy w twórczości Teodora Akcentowicza. Temat mojego wystąpienia, mam nadzieję, będzie równocześnie stanowić głos w dyskusji na temat ormiańskości samego malarza. Nie będzie nadużyciem, z pewnością, stwierdzenie, że Akcentowicz jako malarz ormiański w samej Armenii. Jest praktycznie nieznany. Przygotowując się do tego referatu, skontaktowałem się z pracownikami Instytutu Historii Sztuki, Armeńskiej Akademii Nauk, licząc, że uda mi się nawiązać współpracę z naukowcami, osobami, które badali wcześniej już twórczość tego artysty, właśnie chociażby pod kątem tematyki ormiańskiej. Okazało się jednak, że temat jest dość nowy. Na chwilę obecną żaden z pracowników Akademii Nauk y, nie był w stanie zabrać głosu czy y, pomóc mi w, y, w przygotowaniu tego, tego wystąpienia. Zadałem sobie pytanie, czy może nie dość ormiański dla, dla samych Ormian jest Akcentowicz i jego twórczość. Wydaje się jednak, że nie, i w tym krótkim wystąpieniu chciałbym udowodnić, że Teodor Akcentowicz. Ma pełne prawo oprócz tego, jak jest uważany za malarza polskiego, tak ma również pełne prawo do tego, by być uznawanym za malarza ormiańskiego. Zanim przejdę do omawiania poszczególnych dzieł Teodora Akcentowicza, chciałbym powiedzieć pewną anegdotę, która dotyczy malarstwa ormiańskiego w ogóle i postrzegania twórców ormiańskich jako takich uznawanych za ormiańskich bądź nie. Kiedy w 2017 roku otwierano filię Muzeum Louvre, francuskiego Muzeum Louvre w Abu Dhabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, dyrekcja muzeum pochwaliła się na swojej stronie internetowej, iż jeden z obiektów, że kolekcja muzeum została wzbogacona o obraz ukraińskiego malarza Iwana Ajwazowskiego. Jak Państwo się domyślacie, w samym Erywaniu zawrzało. Wszak Ajwazowski dla Ormian to nie Ukrainiec, a, a czystej krwi Ormianin. Zostawmy jednak na chwilę Ajwazowskiego na boku naszych rozważań, który jednak z całą pewnością Ukraińcem nie był, a co ciekawe, coraz więcej wskazuje, że rodzina Ajwazowskiego wywodziła się od polskich Ormian. A skupmy się na samym aspekcie, czym jest sztuka ormiańska, jak rozpatrywać malarstwo, w tym kontekście, Anksentowicza, w kontekście samej osoby, twórcy, jak i, jak i podjętej tematyki. Z pewnością bardzo porządkujący nasze dalsze rozważania będzie tekst, który ukazał się na łamach czasopisma poświęconego dziejom Ormian polskich, Lecha Hayer. Jest to, y, w numerze drugim y, znalazł się artykuł pani Joanny Wolańskiej zatytułowany Sztuka Morelowa, o katalogu wystawy Ars Armeniaka, sztuka ormiańska ze zbiorów polskich i ukraińskich w Muzeum Zamojskim w Zamościu, w tymże artykule czytamy w kontekście definicji sztuki ormiańskiej, czy też y, pytań, które zadaje sobie autorka, czy pod terminem sztuka ormiańska kryją się dzieła tworzone przez Ormian lub w Armenii, dzieła stworzone dla Ormian. A może przedstawiające Ormian, na przykład portrety, czy może jedynie wykorzystujące motywy ormiańskie, bez względu na narodowość twórcy. W związku z powyższym zestawieniem pani Joanny Wolańskiej chciałbym się skupić teraz na obrazach, które Akcentowicz jako Ormianin malował dla Ormian i na których uwiecznił Ormian. O pochodzeniu Teodora Akcentowicza wiemy dość sporo, a z pewnością jeszcze więcej światła na jego rodowód. Życi, rzuci referat profesora Andrzeja Zięby. Niemniej zaznaczmy, że urodzony w Braszowie, na terenie dzisiejszej Rumunii, ochrzczony Akcentowicz został w kościele rzymskokatolickim i wychował się w rodzinie spolonizowanej. Niemniej jednak swoich ormiańskich korzeni nigdy się nie wyparł, a raczej możemy śmiało powiedzieć, że, że się nimi chwalił. Wojciech Kossak, z którym dzielił mieszkanie w Paryżu, opisał go w ten oto sposób. Piękny w swoim ormiańsko-asyryjskim typie, wytworny i dowcipny. Wygląda na to, że dla otoczenia Akcentowicza było dość jasne, że jest on polskim ormianinem, czy Ormianinem w ogóle. Tak jak wspomniałem, nie będę jednak zajmował się pochodzeniem Akcentowicza. chciałbym skupić się na kilku jego dziełach i na tematyce tam uchwyconej. Pozwoli nam to, mam nadzieję, ostatecznie przekonać część z Państwa, iż z całą pewnością. Jego twórczość, a także i samego akcentowicza można śmiało uznać za malarza armieńskiego. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na portrety duchownych arcybiskupa Isakowicza, katolikosa Mkrytycza Hrymiana, na obraz Chrzest Armenii oraz na kilka obrazów, które niestety zaginęły, nie zostały odnalezione, nie zachowały się do naszych czasów. Jako pierwsze dzieło, które chciałbym Państwu przedstawić, to kompozycja Chrzest Pierwszych Ormian lub też Chrzest Ormian. Najprawdopodobniej dzieło nie zachowało się do naszych czasów lub znajduje się w rękach prywatnych. Możliwe również, że autor nie skończył tego dzieła albo wykorzystał płótno do namalowania innej, innej kompozycji. Wiemy jednak, że, że obraz powstał albo był na, na etapie, jednym z ostatnich etapów, gdyż Wojciech Kossak we wspomnieniach, pisząc o swoim pobycie w Paryżu i o wizycie u Akcentowicza, odnotował. Pamiętam w jego pracowni olbrzymie płótno, chrzest pierwszych chrześcijan wśród Świętych dębów spędzone na pół dzikie, nic nie rozumiejące o co chodzi, zgrzebne masy. Dziewki ich chłopi się gapią na dziwne infuły, pastorały, krzyże i kosztowne złotogłowie ornatów. Kropidła biskupie chrzczą Eumas całymi stadami Marii i Janów. Niestety nic nie wiemy o dalszym losie tego dzieła. Wiemy, że Kostak był częstym gościem Aksentowicza w Paryżu w połowie lat 80. XIX wieku. Skąd jednak inspiracja tematyką chrześcijańską, ormiańską? I tutaj pojawia się e, taka hipoteza, że może stało się tak za sprawą wuja, arcybiskupa Izaaka Mikołaja Isakowicza. W 1882 roku Aksentowicz odwiedził lwów i wspomnianego już swojego krewnego. Wizyta u wuja duchownego była związana z pogarszającą się sytuacją finansową artysty. Być może wuj wprost zainspirował krewniaka do sportretowania chrztu chrześcijan. Być może uroczystość konsekracji biskupich, która odbyła się 28 sierpnia 1882 roku, gdyż wówczas to Izak Isaac, Isakowicz Przyjął y, 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 tytuł arcybiskupi kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego w Polsce. Być może taka uroczystość zrobiła wrażenie na młodym Aksentowiczu. Być może była to lektura książki, wówczas zakupionej we lwowie. Kilka lat wcześniej ukazała się praca sadoka baroncza, Rys dziejów ormiańskich. Ale to jedynie domysły. Tematyka ormiańska powoli z pewnością kiełkowała w artyście. Wizyta we Lwowie nie zakończyła się sukcesem, gdyż Aksentowicz nie uzyskał wsparcia finansowe na rzecz kontynuowania studiów w Monachium. Arcybiskup Isakowicz miał odpowiedzieć: No, mój chłopcze, jeżeli pobyt w Monachium jest tak kosztowny, nie jedź tam. Aksentowicz posłuchał tej praktycznej rady wuja i przeniósł się na stałe do Paryża. I to w Paryżu właśnie przyjął zlecenie namalowania obrazu właśnie samego arcybiskupa Izaaka Isakowicza. W 1886 roku wzorując się na fotografii ukończył jego portret. Arcybiskup Isakowicz nazywany był złotoustym. To ciekawa bardzo postać w historii kościoła w Polsce. Ten doskonały kaznodzieja. I niezwykle skromny duszpasterz zapytał, zapisał się e, złotymi zgłoskami też w historii Ormian Polskich. Izaak Mikołaj Isakowicz urodził się w Błyźdźcu 6 czerwca 1824 roku. Był młodszym o 15 lat kuzynem poety Juliusza Słowackiego. Matką Izaaka była Rypsyma ze Słowackich. Przyszły arcybiskup ukończył gimnazjum w Stanisławowie, seminarium duchowne w Lwowie, a w 1848 roku przyjął święcenia kapłańskie. Rok później, po krótkiej pracy w Tyśmienicy, przeszedł do parafii w Stanisławowie. Arcybiskup Isakowicz zdobył przydomek złotousty, gdyż był porywającym, natchnionym kaznodzieją, mistrzem słowa Bożego. Zapisał się na kartach historii jako stanowczy obrońca ormieńskiego obrządku. Gdy w 1861 roku w społeczności ormian polskich podniosły się głosy, że trzeba go zlikwidować i przejść grupowo do obrządku łacińskiego, opublikował przekonująco uargumentowaną i obszerną polemikę. Prawdopodobnie ocalił w ten sposób dalsze istnienie tego obrządku. Po obraniu go arcybiskupem przez kolejne 20 niemal lat bezustannie głosił rekolekcję. W całej Galicji Bukowinie od Krakowa i Kalwarii Zebrzydowskiej po Czerniowce, dla katolików wszystkich obrządków – ormiańskiego, łacińskiego i ruskiego. Uniwersytet Jagielloński w 1898 roku uczynił go wówczas swym doktorem honoris causa, jest do dziś jedynym Ormianinem odznaczonym tym tytułem. Kolejnym obrazem i kolejnym portretem duchownego jest mało znany dziś obraz przedstawiający katolikosa Mykirticha Hrymiana Hajrika. na zlecenie Anglo-Armenian Association, czyli Stowarzyszenia angielsko ormieńskiego w Londynie. Akcentowicz maluje obraz nowoobranego katolikosa wszystkich Ormian. Miało to miejsce w roku 1893. Jest to bardzo realistyczne przedstawienie katolikosa w stroju zakonnika. Najprawdopodobniej obraz. Również wykonany został na bazie fotografii. Katolikos Mikrtych Hrymian, pochodzący z Wanu, stąd przydonek Wanecji, jest jedną z najważniejszych postaci kościoła Ormiańskiego XIX i XX wieku. Powszechnie Ormianie nazywają go hajrik, ojczulek. Mikrtych Hrymian był patriarchą był patriarchą ormiańskim Konstantynopola, sprawującym ten urząd w latach 1869 1873. Katolikos Chrymian doprowadził do upowszechniania edukacji, podjął współpracę z Kościołem anglikańskim i to dzięki jego wysiłkom biskup Canterbury zobowiązał się wesprzeć finansowo ormiańską oświatę w Imperium Osmańskim. Także dzięki jego zabiegom kwestie dotyczące mniejszości ormiańskiej w Imperium Osmańskim, zarówno w ujęciu tym etnicznym, jak i religijnym coraz częściej trafiały do prasy zagranicznej. Piętnował nadużycia władzy tureckiej we wschodniej części imperium, przymusowe zbieranie podatków, nieograniczoną, autorytarną władzę osmańskiej administracji publicznej. Silną pozycję w społeczeństwie ormiańskim uzyskał po kongresie w San Stefano i po kongresie berlińskim. Oba te wydarzenia miały miejsce w 1878 roku. Stał się nieoficjalnym reprezentantem sprawy ormiańskiej na arenie międzynarodowej. Po kongresie berlińskim nastąpiło również jego zbliżenie z dyplomatami europejskimi. Jednak największą popularność zyskał, gdy go, obrano go katolikosem wszystkich Ormian w roku 1893. Rozpoczął działania polityczne mające na celu uczynienie z Eczmiadzyna, siedziby katolikosatu, jedynego ośrodka władzy religijnej, kościelnej i politycznej dla Ormian z Kaukazu Południowego, i z całej Anatolii. Obraz namalowany przez Anksentowicza został zamówiony yy, najpewniej bezpośrednio po, po nominacji na katolikosa, na, na stanowisko katolikosa, zatem w roku 1893. Jednak niezbyt długo był własnością Towarzystwa Angielsko-Ormiańskiego, dodajmy założonego w 1878 roku przez Jamesa Bryce'a, brytyjskiego historyka, który zajmował się również historią Armenii. W roku 1897 Towarzystwo zdecydowało się przekazać jako podarunek obraz Katolikosa, a także kilka innych dzieł sztuki Williamowi Gladstone'owi w podzięce za jego zaangażowanie na rzecz Ormian, w trakcie które, które, w której się wykazał w trakcie rzeź w latach 1894-96. Obecnie obraz Katolikosa Mkhirticha Hrymiana Znajduje się w Gladstone Library, czyli w bibliotece Gladstone'a, niedaleko Liverpoolu. Kolejnym obrazem, który chciałbym omówić w moim wystąpieniu, jest Chrzest Armenii. To kolejna praca artysty, której podjął się pod koniec XIX wieku. Zamówienie złożył ówczesny proboszcz Kościoła Ormiańsko-Katolickiego w Suczawie, ksiądz Karol Bogdanowicz. Obraz miał być umieszczony w ołtarzu. Akcentowicz uchwycił sam moment udzielania chrztu królowi Armenii, y, Trdatesowi czy też Tydatowi III. Chrzest przyjął z rąk Grzegorza Oświeciciela, nazywanego przez Ormian Lusaworyczem. Jest to wydarzenie przełomowe w historii Armenii i Kościoła ormiańskiego. Według tradycji, dwór i król Armenii przyjęli Chrzest w roku 301. Wydarzenia jednak poprzedził cały cykl innych ważnych, istotnych, dramatycznych wydarzeń. Tyrydat objął tron pod koniec III wieku z rąk Dioklecjana i zanim przeszedł na wiarę Chrystusową, prześladował chrześcijan w samej Armenii, w tym grupę mniszek przybyłych do Armenii z regionu Nizbis, sąsiadującego z Armenią. Takimi słowami wydarzenia z przełomu III i IV wieku opisuje Malachiasz Ormianian. W historii Armenii, wydanej na początku XX wieku. Wyjątkowa piękność jednej z dziewic, świętej Rypsymy, urzekła króla, który zapragnął ją posiąść. Lecz oprócz oporu, jaki okazała wobec jego zalotów, różne inne okoliczności złożyły się na konwersję króla. Ostatecznie męczeństwo owych 30 dziewic, napady, likantrofii, których padł ofiarą, nieskuteczność środków zaradczych, naleganie siostry królewskiej kosrowi Duch, by poprosił o wstawiennictwo Boga chrześcijan oraz ostateczne uleczenie na skutek modłów Grzegorza Oświeciciela. Wszystkie te wydarzenia, które nastąpiły po sobie w ciągu ostatnich miesięcy, 30, miesięcy roku 300 i 301 roku, stały się, w efekcie doprowadziły do konwersji króla Trydata, który w swej gorliwości zatroszczył się o ogłoszenie chrześcijaństwa religią państwową. Ten opis z pewnością Akcentowiczowi nie był jeszcze znany. Wszak książka Ormaniana ukazała się już po namalowaniu dzieła Akcentowicza. Wydaje się zatem, że Akcentowicz mógł wzorować się na innym obrazie. Jak słusznie zauważył profesor Andrzej Zięba, warto w tym kontekście przyjrzeć się dwóm pracom. Jest to obraz namalowany przez Juliusza Benczura, nauczyciela rysunku Akcentowicza z czasów studiów w, studiów w Monachium. Jest to obraz, Chrzest Szczepana I, namalowany w roku 1875. Kiedy zestawimy oba, y, oba y, obrazy, właśnie ten namalowany przez y, Juliusza, czy Giulę Benczura, oraz właśnie Teodora Aksentowicza, y, w naturalny sposób zauważymy pewne podobieństwa. Praca, która, y, która została wy wykonana przez Aksentowicza. Najprawdopodobniej, jak Państwo zwrócicie uwagę, najprawdopodobniej Akcentowicz wzorował się właśnie na, na Benczurze. Prace nad, nad chrztem Armenii Teodor Akcentowicz podjął w roku 1897. Dzieło ukończył w roku 1900 i na prośbę księdza Bogdanowicza obraz miał znaleźć się w, w Ołtarzu głównym koście, kościoła w Suczawie. Co ciekawe, ksiądz Bogdanowicz zwrócił się do Teodora Akcentowicza, aby na rysunku, na obrazie znalazły się akcenty ormiańskie, gdyż jak, jak słusznie zauważał, świętych Grzegorzy w kościele jest dostateczna już ilość. W związku z tym Teodor Akcentowicz umieścił e, na płaszczu biskupim Grzegorza Oświeciciela, jak się wydaje nieprzypadkowo, litery. Alfabetu ormiańskiego K i A. K jak Christos, i A jak Astwac, czyli Chrystus i Bóg. Okazuje się, że obraz Akcentowicza, chrzest Armenii, był powielany również przez samego autora. W ostatnim czasie udało się odnaleźć niemal identyczny obraz w kościele ormiańsko-katolickim w Jasach. Świadczy o tym, że Akcentowicz wykonał także i drugie zamówienie dla innej parafii. Również na Bukowinie. Tymczasem obraz, który zamówił ksiądz Bogdanowicz, który miał znaleźć się w kościele w Suczawie, prawdopodobnie nigdy do Suczawy nie dotarł. Obecnie znajduje się w kościele Piotra i Pawła w Gdańsku, w kościele katolickim dodajmy. Ostatnim zachowanym do dzisiaj portretów jest obraz przedstawiający Malwinę Adolfinę z Rosko Bogdanowiczów pieńczykowską. Była to prawnuczka Krzysztofa, starszego nacji ormiańskiej w Stanisławowie, który który, jak możecie Państwo się domyślić, był ważną postacią społeczności ormiańskiej. Olbrzymi wpływ również na młodą Malwinę miał także i wuj, Robert Bogdanowicz. Oddany sprawie niepodległości Armenii, propagator powrotu Ormian polskich do ojczyzny przodków, do Armenii tej kaukaskiej czy anatolijskiej. W 1886 roku Malwina Adolfina z Rosko-Bogdanowiczów wzięła ślub ze Stanisławem Pieńczykowskim, z którym miała troje dzieci. Ona sama została sportretowana przez Teodora Akcentowicza, prawdopodobnie we Lwowie, a jej dzieci sportretował inny artysta, również pochodzenia ormiejskiego, Bolesław Augustynowicz. Portret Malwiny Adolfiny z Rosko-Bogdanowiczów Znajduje się obecnie w kolekcji Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Na sam koniec chciałbym jeszcze zwrócić Państwa uwagę na, na obrazy, które nie przetrwały do, do, do dzisiejszych czasów, nie przetrwały do dzisiaj, które albo zaginęły, albo znajdują się w prywatnych kolekcjach. Jednym z takich obrazów jest kompozycja z 1930 roku Ormianie w Polsce. Z pewnością ten obraz był ukończony, ponieważ był Wystawiany w 1933 roku na, na ekspozycji w Krakowie. Jednak co do e, dalszych losów tego, tego dzieła, wiemy stosunkowo niewiele. Ponadto Adam Kieniewicz, e, wnuk Teodora Aksentowicza, przygotowując wystawę w Galerii Sztuki w Sopocie, wspomniał również o innych obrazach, które niestety. E, o których informacji mamy niewiele, które nie dotrwały do, do dzisiaj. Jedną z nich jest szkic panoramy Rzeź Ormian w Konstantynopolu, a także portret, obraz arcybiskupa Józefa Teodorowicza. Jeżeli chodzi o Rzeź Ormian w Konstantynopolu, warto zwrócić uwagę, że motywacją do, do namalowania tej panoramy, z pewnością były bezpośrednie relacje, kontakty samego Teodora Akcentowicza z Ormianami z Imperium Osmańskiego. Adam Kieniewicz podczas uroczystości z okazji rocznicy ludobójstwa Ormian, która odbyła się trzy lata temu w Krakowie przy Haczkarze, przy kościele świętego Mikołaja, odczytał właśnie jeden z listów, który został przesłany. Jego, jego dziadkowi, Teodorowi Akcentowiczowi, właśnie z Imperium Osmańskiego. Ormianie informowali Teodora, iż znajdują się w ciężkim położeniu, że ich życie jest zagrożone i proszą Teodora Akcentowicza o pomoc. Sam Akcentowicz takiej pomocy, jak się wydaje, nie był w stanie udzielić, jednak chciał uchwycić ten moment, ważny moment w historii narodu ormiańskiego i w związku z tym najprawdopodobniej podjął się namalowania panoramy zatytułowanej Rzeź Ormian w Konstantynopolu. Jednak co do czy, czy ta praca została dokończona, czy też nie, niestety nie wiemy. Wracając do, do pytania, które postawiłem na samym początku swojego wystąpienia, czy, czy twórczość Teodora Aksentowicza jego y, tematyka podejmowana przez samego artystę, czy, czy to jest to wystarczający argument za tym, aby uznać go za, za malarza ormiańskiego? Moim zdaniem y, z pewnością tak jest. Podejmowana przez niego tematyka, widać wrażliwość na, na los Ormian, czy to właśnie... Y, Y, nawiązania do, y, do tradycji ormiańskiej, do chrześcijaństwa ormiańskiego, a także y, portrety, y, dzieła, które, które wykonał sam artysta, najważniejszych, jak się wydaje, duchownych przywódców Kościoła ormiańskiego, zarówno Apostolskiego Kościoła ormiańskiego, jak i Kościoła katolickiego, świadczy o tym, że jego związki z Ormianami, z ormiańskością, były ważne i pozostają do dziś widoczne. Dziękuję bardzo.